zawsze mieliśmy tu utrudnione po prostu. No już samo wejście, nie? Pościeli nie wywiększysz. Teraz dzięki temu filmowi ludzie zobaczyli i wycieczki chodzą pod willę. Przez ten nasz prywatny, ja tak uważam do tej pory, że to nasz tutaj ten plac, teren. Bo tam jest pięknie teren, te drzewa, szewy. Wszystko powyrywali, pousuwali. I teraz, był taki żywopłot. Tak, no. I teraz jak idą grupy... Tylko przy szubienicy nie było. People who I was with here first time said this is a one and done. I know it's burned in your eyes and in your brain and in your thoughts and it hits you twice. Jak się z tym czujecie? Współczujemy im. Przerażająco, na przykład filmów albo czytania książek właśnie na ten temat. Teraz możemy zobaczyć, jak to wyglądało, jak ci ludzie naprawdę stali, że na przykład ich rozstrzeliwali i myślę, że to jest takie coś, co jednak wzbudza takie negatywne emocje. Ja staram się po prostu odciąć tutaj od tego. For me, what this place symbolizes is that we need to never let these things happen again. A Julek mówił zawsze tak do nich, mówi, bójcie się żywych, a nie umarłych. Przyjechała grupa wycieczkowa. My mieliśmy pokoik po środku, a tu sala na ileś tam, nie wiem na ile osób i z drugiej strony sala na ileś osób. Grupa popiła wycieczki, wiesz. Hałasowały, rozrabiali. Niecałą noc się nie dało spać. Ale raz mu Arek zobaczył, mamusiu, ale dzisiaj przyjechała, mówi, grupa z księdzem, to będą cicho, dadzą nam pospać. Musimy tego sobie zobaczyć, dotknąć. Nas strasznie wałkowano i o wojnie, i o Holokauście, non-stop w szkole. I mi na przykład strasznie ten temat zbrzydł. Aż kiedyś miałam okazję przyjechać do Auschwitz na wycieczkę właśnie nie z turgajdem, tylko z moimi nauczycielami historii, którzy byli tak zakręceni, oni cały swój wolny czas spędzali na właśnie spotykaniu się z byłymi więźniami i tak dalej. I oni nam opowiadali te osobiste historie. I to było, no to oddało ten impact emocjonalny właśnie. Dopiero wtedy naprawdę człowiek poczuł, o co chodzi, nie? Tak. Tą tragedię prawdziwą ludzi. Ludzi prawdziwych, którzy to przeżyli. I don't think we need to change history. It happened. And yes. It should be taught so that it never happens again. Unless younger people start to keep it going, it'll eventually die. I think there are some people today, young people, who believe that it never happened. Starsi ludzie znają to z opowiadań, albo też to przeżyliście, dość starsi. A my tylko możemy teraz na przykład to zwiedzać, więc to jest troszkę inne odczucie. Znaczy starsze osoby mogą jakby pamiętać, a my jakby jej nie pamiętamy, więc tego nie odczuwamy tak mocno jak on. Bo każdy jakby to powiedzieć odczuwa tak samo, zależy czy wie o historii Polski. Dzieci, jak to dzieci głupoty im do głowy przychodziły, to zjeżdżali faktycznie z krematorium na sankach. No, tylko wtedy też do tych... A w tych wieżach takich to mieli jakieś swoje takie kąciki za... Wyobrażasz? I my, jako całe dzieciństwo, chodziłem się kąpać pod willę Hessa. A dopiero jako dorosły człowiek sobie uświadomiłem, kurde, to ja całe dzieciństwo kąpałem się w Imperium Złaja. I think it's like... important for us to see it in the light of today, and the importance of it is that we approach it as a reminder of like what we need to not allow to happen in our lifetimes, you know. And maybe that's something that I hope younger people are maybe more aware of. Dużo o nim mówić, na przykład pokazywać zdjęcia, nagrywać filmy. Jak to jest? Co tu robili kiedyś? Żeby więcej nie było takiego czegoś. Znamy historię. Żeby nie robić krzywdy ludziom, no. Nie, ja uważam, że poznanie historii jest bardzo ważne. Okay. Więc no niestety, jeśli historia nie jest zbyt przyjemna, to też trzeba się o niej dowiedzieć, też wiedzieć, co się kiedyś działo. No i teraz jest wiele możliwości, żeby się tam dowiedzieć w internecie. Więc myślę, że jest to ważne. W ogóle jest inaczej, bo kiedyś to obóz obozem, ludzie myśleli, że tu w ogóle
miasto nie istnieje. Zamykali kawał miasta. Przyjeżdżały autobusy z dziećmi, z pracownikami z fabryk, z połowy Polski. I były manifestacje gigantyczne. I nas spędzali ze szkoły. Więc było tak, że propaganda i teoretycznie wiedza na temat obozu powinna być gigantyczna. Jest tak niesamowite, że my, mając taką wiedzę, my wiemy, my rozmawiamy z tymi ludźmi, przychodzimy tutaj, a ludzie i tak cały czas sobie nawzajem robią takie horrory, no kurde. Zgadza się. Imperium zła. I don't think we need to change history. It happened and yes. It should be taught so that it never happens again. Absolutely. But it still does. It still does. It seemed to be almost tied up with similar things happening again right now, you know? So for me that was really difficult and difficult to deal with that. Żyło się jak się żyło, kurczę. No i utknęłaś, tu jesteś dalej. Utknęłam.